No i hello, witamy was w kolejnym odcinku z Shadow Warriora. Możecie zobaczyć piąty odcinek na kanale T-Volta, jeżeli klikniecie tą planszę przed filmem, czyli ta, która była zanim zacząłem gadać. No, a i tyle w sumie, co będę więcej tłumaczył. Więc dalej mamy taktykę po prostu na zmiany odcinków. Jesteśmy w tym miasteczku i chciałem, bo znalazłem fajną rzecz w tym Wang Cave'ie całym, nie? Bo ogólnie to są takie różne napisy typu Beware of Wang, nie? Jest tabliczka, okej. Okay. Ale patrz, tu jest w ogóle wypisana, że it's dangerous to go alone, take a Wang with you. Nad wejściem, nie? Klimatycznie. Dalej, tu jest ta scena. W ogóle tutaj była wcześniej perkusja, niestety ją rozpierdzieliliśmy. Perkusja zespołu The Hogs, wiecie, Flying Wild Hog. Dalej, za kurtyną jest napis nie zwracaj uwagi na tego gościa za kurtyną. No, ale tu nikogo nie ma. W każdym razie, tu są drzwi, nie? I to wygląda tak, jakby te drzwi były zamknięte. Jesteś, nadążasz, patrz. Je, tak, przechodzę przez drzwi. Chodź tu. Patrz. I dalej. Czekaj, drzewko jebane. Dobra, we are the Wangs, resistance is futile. Futile, sorry. I patrz, tu kurde, jest normalnie zdjęcie całego zespołu. Nice. Dokładnie. Siema, chłopaki, dzięki za fajną grę. Trochę jest rozpierdol, trochę za duży, ale ogólnie... True love never dies, Zenada. No fajny, fajny easter egg. No, fajnie, fajnie, straszymy się, love is in the air. I fotka, kurde, dev team. No, fotnę ich wszystkich na kawałki. Ciach, ciach, ciach. Dobra, czekaj, gdzie jest miecz? Szkoda, że ten krew z nich nie wypływa, powinna. Dobra, nic, idziemy. Znalazłem takiego fajnego easter egga, bo przez przypadek po prostu przelazłem przez te drzwi, które się, jak widzicie, nie otwierają, tylko tak po prostu trzeba przez nie przejść. Jest to prostszy easter egg niż ten kurde z Wiedźminie 3, gdzie trzeba było wykorzystać mody do tego, żeby dostać się na szczyt jakiejś góry i tam dopiero zobaczyć obraz. No i dobra. Wiesz, można by się kłócić, że to jest za prosty easter egg wręcz. Wolę takie. Znalazłeś go przypadkiem. po ilu? Po 2,5 godzinie grania, nie? No. Tam trzeba się postarać, żeby dostać nagrodę. No ale trzeba modować grę, czego ja nie jestem fanem. Mody are life. Dobra, w każdym razie, robimy poboczniakę jakieś, tak, nie? Tak, nareszcie, no. Coś dla mamusi Heiki, czy może przeszukaj... Dawaj dla tego starego, tam było jakieś dobra. Takie, że... Dla starego, teleporting zatem. Dobra, teleportinguj nas zatem. Była jakaś misja z jakimś szlamem, czy czymś takim? Czy ona też nam taką misję już dała, ale... Ona nam w tej chwili dała coś tam, żeby znaleźć źródło szlamu, bla bla bla. No. Dla gościa mamy znaleźć zwoje kowalskie. Aha. Ja myślałem, że o szlam chodziło. No dobra, niech będzie. W ogóle tam ludzie nam piszą, że... O szlamie była jakaś wcześniejsza misja. Aha, no dobra. Przy tych kryształach, ale jakoś nie widziałem szlamu. Ale ten, co miałem, że ludzie nam piszą, że tu jest bardzo dużo penisów w tej grze, ogólnie i my tego nie zauważamy, że na przykład u tego kowala Smitha, że tam jest jakiś miecz jeden, który wygląda jak penis. Że to berło demona, które braliśmy, właśnie jak coś tam zbieraliśmy te kryształy, a wcześniej jakieś berło demoniczne wzięliśmy ze skrzynki. Ja się na nie patrzyłem tak idealnie od przodu i gówno widziałem, a jak od boku się patrzyło na to, to się wychodzi na to, że to też był penis demoniczny, ale nie wiem, jakoś nie zauważyłem. Za dużo się, słuchajcie, dzieje w tej grze, żeby czasem zauważać takie rzeczy. Fajnie, że wy macie czas, wiecie, oglądając odcinek, natomiast my tutaj nie dość, że musimy myśleć, to jeszcze zabijać, jeszcze gadać. O Jezu. Dużo straszna tego. Masakra tu momentami jest, to prawda. To prawda. Ty się ładujesz? Tak, tak, tak. Już jestem. Dobra. Nowy dialog. Czekaj, rozpocznę go, zanim jeszcze ten. Myślałem, że znowu jakiś ugi-bugi. Cio. Hey, you wouldn't understand. This sword is special. Is that what your mom called you? My mother died before my fourth birthday. I'm sorry, I didn't know. Wait, we found something Kamiko doesn't know? Somebody call the papers! Oh yeah, there's no such thing anymore. Hey, that's okay. I'll just tell this demon up here. I'm sure he's interested. Okay, okay. Point taken. So how well do you know Smith? He's my sensei. He taught me everything I know about Kung Fu. Is he really from a family of sword makers? I never had reason to doubt it. Except for the fact that he's... Tall? No, he's... intelligent? Black. Daj znać, jak się skończy. Black. Dobra. Tak siedzę, biegam sobie kosze, no widzę właśnie. Dialog nie skończy. Jakieś skurwysyny gdzieś są. Dobra, poginęli, idziemy dalej. Ty się nie skończyłeś, a ty już grasz.
Okej, okay, tyle no. No pogadali sobie o Smithim, że jest czarny. Aha, o, to jest zawsze dobry temat do rozmów. Dokładnie. Czekaj, tu coś jest? Nie. Znalazłem jakiś dom. Widzisz kropeczki, czy nie? Tak, mówią mi, że źle idę. Ale nie, no widzę po prostu, wiesz, ja widzę marker ogólnie w powietrzu, nie, gdzie mamy iść, więc raczej się tym staram kierować niż kropeczkami. No niby prawda. Ty jesteś na przykład ogar piekieł pode mną. Whee! Wow, shit, troszkę się wyrąbałem. Ogar piekieł, kurwa, bardzo szybko, kurwa, umiera jak na ogara piekieł. Nie. Raczej taki szczeniaczek piekieł. Szczeniaczek. Co to jest, kurwa, szpon? Pierdol się, chodź do nas! Pierdol się, chodź do nas. Świetnie. No nie będę, kurde, poświęcał mojego czasu, żeby do niego przyjść. Ale najpierw mówisz, żeby się pierdolił, a później chodź do nas. No tak, takie... no bo zmuszenie jego, żeby przyszedł do nas, to jest takie okazanie braku szacunku, takie szanuję cię na tak niewiele mam do ciebie szacunku, że nawet nie przyjdę do ciebie, żeby cię zajebać, tylko aha, sam masz do mnie przyjść. Ech, no dobrze. Nie? Strasznie nie szanujesz go. Ja mam generalnie, wiesz, że... Nie, dobra, myślałem, że ja mam kropeczki do ciebie, w sensie, że mi kropeczki mówią, gdzie mam iść, żeby dojść do ciebie, ale jednak nie. Kurwa, nie ma kluczy. Czy ja dobrze szedłem, oczywiście, po klucze. Nie, no tak, nie. Ale obstawiam, że klucz to by się tam nie pojawił generalnie, gdyby się nie podeszło do drzwi najpierw i nie dostało misji znalezienia klucza. Pewnie nie. Ach, backtracking. Kto tego nie kocha? Tak. Kurwa, tu jest tyle szczegółów, tyle tych jebanych drzew, że prawie nie widać. Ja już tu byłem. Dobra, teraz jak wyjść do góry? Trzeba było kurwa zwiedzać za mną. Jo, mam kropeczki. Nie, ja też widzę, spoko. Jakieś kurwa chuje są! Halo? Gdzie? No kurwa, biegają jakieś pieski, o kurwa. Coś, ale to, o nie, pająki, kurwa, to są psy dla ciebie? No myślałem, że to pies. Dziwne psy. Takie, no więcej nóg trochę miały, ale podobne do psów, no myślałem, że to kurwa... Wężotaury, kurwa, co? Wężotaury. Kurwa, te nazwy są piękne momentami po prostu. Zajebałem któremuś. Jest na kolcu chuj jeden. I tam wiesz, w studiu kurde robią potwory. Ej, bo mam takiego potwora tego no takiego wiecie, wygląda jak wąż. Jak to się nazywało? Meduza? Nie kurwa, nie, na pewno nie meduza. Nie, jebni wężotaur. Dobry pomysł. Ale to jest ten chuj, który ma klucz. Trzeba go dojebać. A, dobrze. A, ten duży, tak? Niewiele. Nie, to jest toro. Spierdolej się pod lesę trochę. No, znaczek na nim jest. Z czego by tu postrzelać? A z tego, kurwa, do wężotaurów. Jebać pająki. A ja sobie mieczem tnym, serem. Kurwa, co by tu... Mamy wężotaury, dobra. Co by tutaj jeszcze można by połączyć, jakie kurwa słowa? Psojonki na przykład tutaj. Psojonki. Psychopająki, tak? Dokładnie. Nie, to są psy pająki. Psy pająk, jak u Wardęgi. Widzisz, dlatego tak się pierdolnąłem, bo za dużo internetu. No le. Ja na szczęście nie oglądałem tego filmiku, także spoko. To nie oglądaj czasem też dwójki, bo jest. Nie, tym bardziej. Dobra, wszyscy rozjebani. A nie, klucz jest w skrzynce gdzieś u góry. Oni ty mówisz, kochanili. Że przeciwnik go ma, ale walisz w chuja. No tak, ale no bo... No dobra, przyznaję, jestem kurwa kłamcą i chuj. W ogóle już... Taktyka tych. Aha, ja nie mogę otworzyć tej skrzyni, tutaj jest przede mną. Masakra. No. Dobra, mamy klucza. No i na przykład zauważyłem, że Abstrahuję, których nie lubię i nie oglądam i nie obejrzałem żadnego ich filmu, poszli nową taktyką, robią takie filmy, żebyś po tytule nie wiedział, że to sam Abstrahuję, nie? I oglądam sobie gdzieś tam na Jomonster filmiki, jest jakiś filmik ku przestrodze i coś tam, myślę. No dobra, zobaczę, nie wiem co to, nie włączyłem, tam jakaś babka na lekcji, wiesz, nauczycielka mówi, dzisiaj obejrzymy film ku przestrodze i włącza telewizor i te dzieciaki niezadowolone. Dzisiejszych czasów. Coś takiego, nie? I nagle pojawia się napis Abstrahuję, ja tak jeps, zamknąłem film, dziękuję, dobranoc. Ale ja muszę przyznać, że jak jakiś czas temu troszeczkę beształem ich filmy, tak? Tak od jakiegoś czasu mam wrażenie się lepsze zrobiły, właśnie nie te dziwolągi dzisiejszych czasów, nie jest to już takie otwieraj. Typowe...
Nie jest to już... Czekaj, bo tu morduje przeciwników. A, nie jest to już takie, wiesz, typowy gimbus albo typowy student i z dupy wzięte scenki, tylko te filmy mają jednak taki ciekawy pomysł na siebie, nie? Typowe dziwolągi, to tam parę różnych typów jest. Jeden z nich to jest gościu, który nie pije na imprezach, nie? Jest jego historia w ramach takiego mini paradokumentu pokazana. Idziemy tam, czy nie? Nie, bo nie musimy. Po co? No dobra, to nie. Nie, w prawo idziemy. Dobra. O kurwa mać! Twardy toro! Wrażliwy na elektryczność, chuj! Wezmę coś się za z ten. Ogniem. A nie wiem, no ja na przykład ostatnio troszkę zostałem zmuszony do oglądania, uwaga, tego, niekrytego krytyka. Aczkolwiek po materiałach jego tam, które widziałem, faktycznie da się zauważyć różnicę. Wiesz, te stare jego pierwsze materiały jeszcze miały sens. Te nowe ponoć też, natomiast te gdzieś tam w środku przez większą część jego kariery to jest kurwa po prostu masakra. Wiesz, chełpienie własnego ego i wyśmiewanie się z każdej najmniejszej rzeczy, która nawet nie jest śmieszna, ani nie jest głupia, ani... No niekryte różne fazy miał swojej działalności, to prawda. No. Także gdzieś jakieś tam pierwsze filmy faktycznie... Jest to też sposób na poznanie, na przykład nie mam ochoty poznawać, czym jest, nie wiem, kurwa, serial Szkoła, ale możesz sobie obejrzeć to Niekrytego Krytyka, gdzie on tak samo się śmieje z tego, jak ty byś się śmiał, gdybyś to obejrzał, nie, więc to jest może jakieś tam rozwiązanie. Ale dalej nie jestem fanem takich rzeczy i sam tego nie oglądam. Ej, Boże, to były takie małe dziabrągi. On urósł tak z 10 razy większy jest teraz. Przetestuję tą nową broń. Tych przeciwników, jakich bije. O kurwa! Wypierdalać ode mnie! Przez te moce, kurwa, ulepszyć. Chciałbym już nabijać dużych przeciwników na kolce. Jakaś kurwa muszla wypadła. Nie, to paw. Muszla, paw, kurde, zdecyduj się. No to podobne rzeczy, się... no bo wyobraź sobie, że muszla od odpowiedniej strony może być do pawia z rozłożonym ogonem. Podobna, no. Mhm. Nie mów mi, że nie, bo tak. Że nie, bo tak. No dobra. Dobra. Niech będzie. Come with me. Hold my hand. Jaki księżyc ty, jaki dziwny, patrz ty. Jakby dwa... Jakby jeden przed drugim. Widzisz to? Tak się świeci ciekawie. To jakby były dwa i był jeden przed drugim. Jest taki horror japoński, właśnie oglądaliśmy z Anią. Dwa księżyce. Że coś tam było, że jak na niebie widnieją dwa księżyce, to znaczy, że jesteś w krainie duchów. W sensie, że... Nie, że przepraszam, że kraina duchów i kraina... kraina żywych się zaczęły mieszać, nie? Ze sobą. Ja jebie. Fazowe kurwa rzeczy oglądać. No i jest tak właśnie, że tam wiesz, laska gdzieś tam próbuje pomóc, bo ona była jakimś medium i próbuje jakimś duchom pomóc. I wiesz, normalnie widzi jeden księżyc, później wychodzi i nagle widzi dwa księżyce, nie? No, a później... I nagle takie, o kurwa, a w sumie, nie wiem, czy, bo to może być w sumie jako spoiler, ale później jest, że wiesz, że ona wychodzi i widzi znowu jeden księżyc, ale nie ten, który był pierwszy, tylko ten drugi, nie? I takie, wuuu. Okej. Okay. Bez oglądania filmu to tak trochę, nie wiem, o chuj chodzi. Kurwa mać! No wiesz, że jeden księżyc jest z tego, z krainy duchów, a ja poszedłem w drugą stronę, bo tam skrzynkę widziałem. Z krainy duchów, a drugi jest z krainy żywych, nie? Kurde, wejdźże na tą drabinę, Jezu, jaki masz problem. Aha, to jak są dwa, to co znaczy, że jesteś i tu naraz? Że nie, że się światy zmieszały ze sobą. Ja pierdolę. No. Co to oznacza, że co się dzieje, jak się światy mieszają? No, że się zaczarła granica między światem żywych a umarłych i wiesz, i te duchy są w świecie teraz żywych i te światy, wiesz, połączyły na chwilę, nie? No mniejsze... A, no i... To się tak często dzieje? No nie, chodziło w tym filmie po prostu, nie, to legenda taka. Dobra, dawaj, tu jest jakaś książka. Zabiję cię, kurwa, pytaniami. No wiem, to właśnie. To przepisy kowalskie. No to dawaj książkę i idziemy. Consolation prize for the old man. Guess you're not getting your sword back after all. Oh, I'm getting it back. But the instructions. Nie widziałem żadnej broni. Skrzynka wypadła tu. Skrzynka to jest. A tu faktycznie. O, jest broń. Smart. Nie ma broni. Keep my intelligent moments to once per year. Get ready for a tsunami of stupid. Ty słyszałeś ten dialog teraz? Tak, słyszałem. Tsunami of stupid. Ej, mi wypadły tylko strzały, nie wypadła mi żadna broń. Ja miałem jakiś pistolet maszynowy, dostałem. Mhm. Dobra, wracamy w takim razie. To już skończone. Dobra, czyli... Ta misja. Teleportencja, tak?
Teleportencjum, dokładnie. No to wracam do ciebie też. To leci im to oddać. Do Murzyna. Możesz mi pokazać, gdzie ten penis jest. Dobra, poczekaj chwileczkę, wiesz co? Okej. Okay. Dobra, to odpalaj ten dialog. No to Mać, gadaliśmy o tych penisach, nie? No tak. Ja osobiście takie 16-17 max, bo więcej to już, kurde, jest masakra. Ale że mówisz o wieku, czy mówisz o ilości? Długość, wieki, ilość. O Jezus Maria. Who can say what is good luck and what is bad? I try to remain unattached to any single outcome. Wow, I bet you're fun in Vegas. Anyway, there was a particular piece of graffiti all over the place. I think it might be connected to the looters. I will let my students do some digging. I thought you weren't attached to any one outcome. My fist will be attached to your face in a moment if you continue being impertinent. Understood. Let me know if you find any leads, sir. A więc, no co my za to dostaniemy? Devolt. Gwoździarkę! Jej! Kolejną oczywiście ma misję dla nas, kurwa. Mój uczeń zaginął. Mam nadzieję, że pomożesz mi go odnaleźć. Any luck finding the looters? One of my students contacted me briefly to say he was on to something. But we were cut off. Szybko mu to poszło, kurwa. No. I'm afraid not. I would appreciate it if you could try to find him. He said he was on a rooftop overlooking the marketplace. No to, kurde, bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Nie, ja szukam tego penisa, bo ktoś mówił, że tu jest miecz wyglądający jak penis. Nie widzę. Tu jest na przykład mieczy? I tu jest na przykład miecz zrobiony po prostu z kosy, nie? I kurwa, po prostu możesz kosić wrogów, popatrz to. Okej, okay, to prawda. Ale nie widzę żadnego miecza w kształcie penisa. Może jest jakiś bardzo mały. Bo bardzo duży, a my tego nie widzimy, bo jest za duży. Całe nie jaskinie wiem. Z penisem. Może też. Na planie być. Penisa została wyryta. Tutaj! Gdzie? Tutaj obok Kikimaru, kurwa. To jest faktycznie, to jest gigantyczne dildo, Boże Święty. To dla niej, jak się obudzi, prezent tak. Przywitalny. Może byśmy tak użyli, jak jeszcze śpi. Ciekawe, co by powiedziała w końcu z naszej głowie. Kolce i wypustki, Jesus. Kurwa. Tak, zapytajmy się jej. Dobra, okej, okay. To co, to lecimy jakoś dalej? Tak, myślę, że ciśniemy dalej, ja mam 17 minut w tym momencie, więc na pewno dalej. Umiejętność sobie rozdam do dobra, mojej, na szybko umiejętności. W roku, jej! Mam jeden punkt. Niech będzie i zdrawiający włócznie, niech będzie, czekaj, jak się to dodaje. Nie mogę tu podnieść poziomu, czemu? Mam jeden, ale nie mogę. Aha, potrzeba dwóch na podniesienie, dimit. Widzę, że nie trzy, to sobie wezmę. Bo to tam jest wypisane, że tam jeden albo dwa punkty potrzebne na następny poziom. Kurwa, już myślałem, że mam tutaj odporność na pieniądze w jednym z ulepszeń. Pieniądze się dzieje, nie i mają. Ty, to ja może po prostu mam takiego skilla włączonego cały czas i o tym nie wiem. Tak, dokładnie tak. Co pewne. To co za jaskinia? A nie, to jest ta jaskinia dupa, nie? Chyba tak gwoździarka mnie interesuje. No sobie jakieś bonusy do gwoździarki, zobaczymy jaka będzie super zabawa z gwoździarką. A to bo my to dostaliśmy, no właśnie. Znaczy, aha, no tak, to było za questa. Gwoździarko, kurwa. Gwoździarka tak. Się nazywa Devolt, okej. Okay. Prawie jak T-Volt. No, dokładnie. Kurwa. Może to na twoją cześć, he. Tak, no. Kurwa, słyszeli o mnie. Devolt, dali grę. Gwoździarka, a ten. No wiesz, to jest polskie studio generalnie. O, jak fajnie. Tylko, że gwoździarka jest, kurde, jako łuk. Bo to jest, aha, broń miotająca. Jest broń miotająca. To ma sens, ale ikonka jest łuku. Dobra, ja na razie może nie będę jej używał. Dobra, okej, okay, to kolejny jakiś poboczniak, mamy kolejne dwa. Zróbmy może teraz ten który dostaliśmy raczej od tej dupery z Jakuzy. Czyli duperą gotowanko. To ja bym jej nie nazywał, ale niech będzie. Czyli to ze szlamy. Gotowanko, tak? Znajdź tych, którzy pędzą cień w slumsach i zakończ to. Przekaż wiadomość, że nikt nie będzie zagrać z Mamushi Heiką. Rozpocznij zatem. No to teleportation. To dawaj.
Ciekawy jestem, czy znowu jak w końcu przyjdzie czas grania misji głównej, to znowu nam wypisze o, question, tag, quest, difficulty, pytajnik. No tak kurwa, difficulty, nie mam pojęcia. Co to znaczy? Tak. Ej, ale teraz ten, strzelałem przez chwilę w jakąś taką beczkę z gazem, znaczy tą butlę z gazem, nie? No i tam strzelisz, to się zaczyna palić i powinno za chwilę wybuchnąć, a tutaj się popaliło chwilę i zgasło. O, a pewien jesteś, że nie strzeliłeś z ognistej broni? Nie, bo ja mam broń, strzelałem... ale nie, broń mam tą, na kwas. Mhm. Ja strzelałem do różnych rzeczy z ognistej broni, potem się zorientowałem, że nie podpalałem tych gówien, tylko ognista broń nadawała podpalenie. Mm. No nie, teraz dawałem z tego. Ale wiesz, że zgasło, a później się podpaliło znowu i wybuchło, nie? Tylko dlaczego zgasło w międzyczasie, tego nie wiem. Fechmistrz Jakuzy. Cały czas mi pad wibruje, kurde. Dobra. Okej. Okay. Idziemy się napierdalać. Twardy fechmistrz. To nie jest twarda fechmistrzyni? Fechmistrzuwa. Chyba, że to są jakieś shemale czy coś, dlatego tak. Shemale, kurwa, ladyboye. Ladyboye. Wiesz, w tamtych, Azja, nie? Tam dokładnie, w tamtych rejonach to nigdy nic nie wiadomo. Rachu ciachu, motherfucker. Shotgun, kurwa. Wow, użyłeś umiejętności, Maciek! Tak, ale właśnie dalej jej nie widziałem. W sensie, wiesz, nie widziałem tych kolców nadal, nie zauważyłem ich. No wyjebało jednego przeciwnika do góry na kolcach, zaraz obok mnie. Ty jest to piłą, kurwa. Jeszcze raz, nie zabij go, nie zabij go. Nie, dalej się... Czekaj, jeszcze raz. Aha, bo to jest ten duży, to nie, na nim nie podziała, Jesus. Jest no to chyba trudno. Elitka. Zresztą on jest niewrażliwy na moce, tam masz napisaną. No wiem, jego... ale chciałem akurat sprawdzić na nim, nie? No nie da rady, no. No wiem, wiem. Bo ani... Dalej nie widziałem, wiesz, po prostu jak to wygląda, bo nie widziałem. Osiągnięto limit. Dobra, ciacho tutaj jest, podnoszę ciacho. Dawaj. Uwaga. Czytam. Dobra, chłopaki, rozgryzłem to. Odpowiedź brzmi być, to już miałeś. A, tak, miałem. Bo powtórzyło się jak ten... Tu jest, a u mnie jest tutaj ciacho. Talent do latania jest umiejętnością rzucania sobą o ziemię i pudłowania. Ej, ale właściwie to ma... Interesujące podejście. Ale to ma sens, jeżeli chodzi o loty w kosmos, wiesz, o te wszystkie takie... O, tutaj jest kolejne ciacho i coś znalazłem jeszcze. Kartę, nie, wpis do Anglopedii. To ma to sens, jeżeli chodzi o na przykład te, o loty w kosmos, nie? Bo jak masz satelitę, powiedzmy, to właściwie satelita ma nadaną prędkość i ona spada na Ziemię z tak dużą prędkością, że wiesz, że nie udaje jej się trafić w tą Ziemię i ona tak spada cały czas. I to są te geostacjonarne, to tak właściwie to działa. Konfucjuszu, chodź za mną. Czekaj, mam jeszcze jedno ciasteczko. Większość naszych produktów to nie były idealne damy i dżentelmeni. Większość z nich nie była nawet z sakami, a to chyba też było. To ja miałem. No. Widzę, że nam wzajemnie się mogą popowtarzać, ale tak. Nie w obrębie jednej osoby chyba. Chyba tak. Czemu to jakiś kurwa mod delfina kurwa jest? A miałem mod krowy. Szczuro kurwa co? Szczuro smok? Szczuro smak? Szczurosmak? Szczurosomak. Szczurosomak. Wiesz, jak rosomak i szczur... Rosomak. No tak. To kurwa, potnę cię piłą, suko. Zajebiście się tnie tym mieczopiłą, bo tak zwalnia twoja broń, jak przechodzi przez przeciwnika, no wiem, tak bo samo... w końcu go tniesz. Tak samo jest ze zwykłą piłą, też tak zatrzymuje się na chwilę. Oj, ta lokacja mi się podoba. Lokacje o takiej kolorystyce i stylu, wie, to mógłbym cały czas walczyć. Tak, miasto, tak, kurwa. Takie majtkowe kolory, nie? Takie lekkie. Ty patrz jakie, ale patrz jakie majtkowe tam kurwa jest. Majtkowe kolory! Tego no też co? Nie no, słyszałem. No takie majtkowe, no. Ale patrz tam, w tamtą stronę, jakie tam, kurwa wyjebane coś jest. To jest drzewo? Nie wiem, kurwa, może co kurwa żółwi penis, kurwa. Szczurosomak. Okej, okay. Tutaj mi wisiała po prostu ta, butla kurwa z gazem wisiała mi w powietrzu u mnie. Gwoździarka time kurwa, mi tak. Też tam wisiała, wrażliwy na toksyny. No to masz przejebane ziomek, mam miecz na toksyny kurwa. Jeb. Ja się co cnę tymi ostrzami, wiesz, które dostaliśmy nam kiedyś. Też się fajnie tnęło w zbliżeniu dużym. Ja się zastanawiam, czy tymi mieczami, które strzelają, to stać zawsze na odległość, czy jednak podchodzić, kurwa, a traktować te projectile jako dodatek.
ciasteczko. No jak się skończą, dla każdego momentu triumfu, dla każdego przykładu piękna, wiele dusz musiało zostać stratowanych. Głębokie. Gdzie jakieś płytkie, kurwa? Jestem głupi, ja chcę płytki. Nie, no właśnie, też bym chciał, bo w jedynce były same takie płytkie, nie? I to było świetne. To idealnie odwzorowywało tą postać. Gdzie my idziemy? Ja nie widzę żadnych tych. Przed siebie, za mną. Nie widzę kropków. Musimy coś tutaj... A nie, ty przebiegłeś, dobra. Ja myślałem, że jakiś niewidziany przeciwnik, już wiesz. Strzelać? Nie, zastanawiałem się po prostu, co ty mi... Ja tam tylko po skrzynkę poszedłem. No ja też właśnie. Nie, ej, znowu mnie wywaliło tak w bok, nie wiem dlaczego. Wcześniej też tak było, dlatego tak spadłem i nie mogłeś mnie znaleźć. Mnie tak wywaliło w bok podczas przeskoków. Może jakoś krzywo te przeskoki, kurde, robisz. Elitarny szczurosomak. Też chcę coś wezmę. Kurwa. Strzeloj! Dobra, ja sobie wrócę niedługo do gwoździarki. Kurwa, tyle tych wanglopedii się podnosi. No. Nie daje rady. Skrzynczka. Kolejne ciacho. Ciacho mówi, nie zostało jeszcze udowodnione, że inteligencja ma jakąkolwiek wartość, jeśli chodzi o przetrwanie. Kurwa, herb, derb, dur, hur, dur, co to znaczy? Gdzie są to śmieszne o dupach i cyckach? Dokładnie. I kupie. Warto, kupie są fajne. Najlepsze. Dalej, ha, tak, wygrywam wyścigu. Dobra, tutaj mamy dojść ostatnio. Nie, bo ja się zatrzymałem i czekam na ciebie, brzmi. Handlarz prochami, tak kurwa czeka sobie tutaj na nas. Siema. Hey, yeah? You are nowhere I can get some shade? Kurwa, pod dachem. Cut this shit. I know you're selling. All right. How much you need? 400? Shit. You serious? I only got dimes. You want more than that? You gotta talk to the chef. The chef? The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. Jakiego się znać pana? He doesn't really like visitors. True story. Look, I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. All right. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Cool? All right. Cool. Teraz możemy go zabić? Kurwa, przyjdzie jakiś wężowy Posejdon, kurwa, i nas rozjebie. Czekaj, bo laska mi mówi znowu. No okej, zniknęła. Idź się spotkać z kuchmistrzem. No mi też się wyświetliło. Jezus Maria, wyrąbałem przez okno, jak przez przypadek. Musimy się cofnąć teraz. Chciałem wyjść drzwiami, trafiłem w okno i wyrąbałem je, no. Bawi mnie to w ogóle, że na początku ta babka z Jakuzy powiedziała, że za uratowanie tej Kikimary kurwa da nam Kikimory da nam 100 tysięcy pieniędzy, nie? No. Czemu nam każe tak iść, jak możemy kurwa przejść tędy? A już kurwa tyle żeśmy hajsu nazbierali, więcej niż te 100 tysięcy, że ta wypłata, którą ona nam oferowała, okazuje się być raczej biedna. Ćpun cienia rewolwerowy zyk. Aha, dobra, teraz gada, już nas gadam nie z ochronia. Gadam okay. Z ochroniarzem kuchmistrza. Dawaj. Hand over the cash, or we gave in your fucking skull. I should warn you. This is a terrible idea. Ta beczka się tam toczy. No właśnie, idealnie, kurwa. Dostał kurwa z beki. O kurwa, jak ich wyniosłem na tych kolcach. Widzę właśnie. Napierdzielam po nich, ale oni w ciul życie mają. Mają, to prawda. Czas na miecz, kurwa! Tru. Ćpun cienia, kurwa! Przyciągają gnojki znowu. W jedynce minotaury przyciągały. Jakuzy jeszcze, kurwa, mać. No. Śmieszne, jak bardzo to się pomiesza, wiesz, pomieszał się ten świat i ludzie żyją normalnie obok demonów i im to w żaden sposób nie przeszkadza. Bo w jedynce to była, wiesz, zupełnie nowa sytuacja. Yubikajei motherfucker mi powiedział. Jezus. Dobra, wezmę coś innego. Aha, umarł. O, jak go pokroiło. Wartownicza Mozilla. Muza. Mozilla? Tak, Mozilla, no. Dobra, co my tutaj mamy, poza tym, że jakąś dupną skrzynkę z hajsem. No to tyle, wróć do zdradzieckiego dealera. Okej. Okay. Tam u góry jeszcze jakaś jest, czekaj. Są kolejne chuje. Ciekaw jestem, czy są w tej grze snajperki. Bo chuje to na pewno. Tak, no chujów tutaj to spotykamy na każdym kurwa kroku.
Jak fajnie, że jest w tej grze lifesteal. Strzela no. przeciwników, tylko widzę, jak te numerki pokazują, że mi życie rośnie. Ciekawe to jest. O, punkt umiejętności. Mam wrażenie, że ten punkt umiejętności robi jakąś taką falę uderzeniową w przeciwników. No, chyba tak. Jak się zdobywa, no to tak. Tak właśnie chyba umarł przed chwilą gościu z okazji tego, że ja dostałem punkt umiejętności. Tacy zajarani po prostu jesteśmy, że oni umierają. I nam każe kurwa wracać teraz? O chuj chodzi? Czekaj. Kropki mówią, żeby wracać. Iść tym mostem? No, teraz widzę kropki. Ale mam... Czekaj. No ale ten pytajnik jest w zupełnie innym miejscu. Każe nam kurwa chyba jakby naokoło znowu iść? O chuj chodzi. Nie, dobra, jebać te próby. Dokładnie, idźmy za znacznikiem, bo po tych kropkach to my gówno zrobimy. Jak nam intuicja kurwa każe. Ja już sobie odpaliłem mapy na tym dużym, chociaż szkoda, że nie można całej odpalić po prostu. No i tutaj gdzieś mieliśmy iść. To jest drabajna. Tak. No kurwa, i teraz już działa normalnie. Boże pierdolone święty, kropki. Skuter się rozpadł, zostały, słuchaj, kierownica i koło zostały w miejscu, a reszta kurde jedno odpadło. Tylko koło? Gadam z nim. Hey, shithead! Long time no set me up! You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real weird lately. Yeah, I think you have bigger things to worry about. Like, say, never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. Ja bym go zajebał. Dobra, gdzie ten kurde kuchmistrz? Tam gdzieś, to niedaleko, to chodźmy. Mamy już 31 minut i pół. Więc nie wiem, chodźmy ale... jeszcze kuchmistrza rozjebać. No. Żeby nie skończyć tak nagle z dupy w środku wszystkiego. Dokładnie, gościu nie. Gościu jest tutaj. O kurwa, klucz trzeba znaleźć. A nie, dobra, otwarte jest już. Okej. To znowu jeszcze. Poczukaj kuchmistrza, daj mu nauczkę. Bardzo kurwa chętnie. To jakiś płonący kolo sobie idzie. Właśnie eksplodował i zginął. Kurwa, demony! Strasznie szybko umierają, co to jest? Nie wiem, kurwa. Ogar piekieł. Twardy. Twardy. Szkoda, że większość tych kurwa przeciwników, którzy są duzi, to są kurwa niewrażliwi na moce, więc... No... Nic mi ten upgrade w większej mierze nie daje. No niestety. Ale i tak mam taką regenerację chi, że ja mogę jebać tymi kurwa mocami, jebać kurwa cały czas. Praktycznie. Kupiłem sobie karabin, jakiś taki pseudo kurwa no. szturmowy. Bardzo przyjemnie się z tego strzela. Okej, okay, czekaj, tu jeszcze coś mam. Złote... Bier. Tu jeszcze jest do Wangopedii coś. Jezus, le tego, dobra. W chuj tego, ja czekam, nie mogę się doczekać, aż Wangopedia będzie kompletna i przestaną kurwa dropić te rzeczy. Tak. To jest gościu tam spierdala. O kurwa mać, jaki on jest wielki. Dobra, już ja pierdolę! Biegnę! Kurwa, Jezus Maria, to jest kuchmistrz. To jest kurwa kuchmistrz. Chyba troszeczkę świetnie. Za dużo własnego towaru kurwa przyćpał. Albo Saigonek. Saigonek, kurwa, z narkotykami w środku zamiast mięsa. Ja nie powiedziałem z czym, no powiedziałem z Saigonki. Z psem, kurwa. Z psem. Za dużo psów ćpał. Tak. Ćpie psy. O nie, skończyła się amunicja. Rachu ciachu, motherfucker. Kurde, troszkę mnie tu dorąbali. Będzie dobrze, Maciek, będzie dobrze. Mnie też właśnie jebie. Wiem, wezmę sobie rakietnicę, nie? To czekaj. Zawsze jest dobry pomysł. A, muszę stamtąd wyjść, bo nie było to dobre miejsce. Czas dobra. Na gwoździarkę, kurwa. Jezus Mario, ile ich tu jest? Gin, gin. No zaczyna się pewne wyzwanie robić w tej grze, mam no. wrażenie. Momentami, jak się dojdzie do tych bardziej dojebanych przeciwników. Gdzie jest jeszcze? Zginęlibyście tutaj na łańcuchach, wiesz, są dwóch. Kolejnych, kurwa, respi, czy dalej oni żyją po nie, prostu? Nie, po prostu żyją. Ja napierdzielam z rakietnicy, oni żyją i żyją. Ginże, chłopie, Jezus Maria, daj mi spokój. Ja co oni, kurwa, silni. I wrażliwi na moce, i odporni fizycznie. Dobre uniki robią roboty, o kurwa mać.
Dobre uniki robią roboty, co? Robią robotę, kurwa. To gdzieś roboty robią, no dobra. Kurwa, no może robią, no ja nie wiem, co, czym się zajmują w wolnych chwilach, kurwa. Żegnaj, kuchmistrzu. O, jest, dobra, i dostałem poziom też, fajnie. I karta jakaś tu jest. Moc nowa. Kurwa, zasady kraku? Co to jest? O kurwa! Szpony jakieś do walki mi dropnęły z niego, nie wiem jak tobie. Broń biała. Ty kurwa wyekwipuj. A tobie dropnęła jakaś broń z niego? No właśnie, nie widzę. Powinna. No jest, czekaj, taki znaczek weźmy pistoletu sobie na mapie. Czy nie, broń? Może zebrałem już, a nie, czekaj. A nie, są faktycznie szponiaste ramię. Ej, wyglądają jak normalnie rękawice ze szponów śmierci. Jakby je zrobić zajebiście. Będę używał. To prawda. Fajno. Chyba muszę to ekwipować teraz szybko. Szponiaste ramię. Dobra, kurwa, to ja też wezmę, zobaczę. Ekwipowanie niektórych rzeczy jest czasem tak niewygodne. A wyjść tutaj, usunąć, dodać. No tak. Jak ze szponów śmierci normalnie łapy takie, kurde. Takie fajne. Szkoda tylko, że na bliską odległość, ale mają potencjał. A to jest fajne, bo to jest szybsze niż miecz, wiesz. Ciach, blisko. No tak, no ale z mieczem też. Tylko ataki, które można ładować. Strasznie podoba mi się to, że wiesz, zabiliśmy go i dalej możemy ciąć jego ciało. No, leżą kawałki tutaj u mnie w różnych miejscach. Różnych no tak, kawałki. A ja sobie to cnę i cnę po prostu na mniejsze kanały. Nice. Dobra, to teleportujmy się z powrotem i możemy zakończyć odcinek właśnie, myślę. Fajnie, nie używałem tych obrotowych, był nic. Czekaj, teleportuję się. Ja też go napierdalam losowo przyciskami. No. Znaczy lewym przyciskiem myszy w sumie i tyle, kurwa, cały czas. Aż sobie miecz na ten prosty tryb ustawiłem, żeby machał, kurwa, byle jak, bo i tak nie ma to większego znaczenia. Odpalam dialog z mamuśką, mamusi, Keshi, Heidi. Czekaj, biegnę. Jestem, odpalaj. No. Mówimy do niej, nauczyłem ich co nieco o bólu. Mr. Kang, I trust you have good news for me. That depends on your perspective. What is that supposed to mean? Well, his next of kin probably aren't thrilled. The local vultures are delighted, though. Wait, is that some sort of idiotic way of telling me you killed him? Yeah. I thought it was pretty You goddamn moron! I told you to deliver a message, not slice him up. I didn't want him dead. I wanted him on my fucking payroll. I'm not so sure about that. He was pretty far gone. Don't tell me my business! If I want someone killed, I'll say so. Why didn't you tell her about Biggie? Shut up. Dobra. Kim jest Biggie? Ten ćpun tam? Jakiś jego ziomek. Okej. Okay. Dostajemy granatnik automatyczny i ej, umiejętność. Super. A jej niszczę meble. Duke tak się nazywa broń. To wszystko można rozpierdolić, no prawie wszystko. Bawi mnie to, że postacie można kurwa ciąć, leci z nich kurwa krew, mięcho wszędzie dookoła, a on sobie stoi z założonymi rękami i się patrzy tak na mnie. No taki granatnik jak standardowy granatnik, jest tak wow, ale wow, duży wybuch. Weź tym traw kurwa, jak skacze wokół ciebie 100 przeciwków, bo ciasteczko. No nie, to po prostu rzucasz w grupę, nie i tyle. Jeśli coś jest warte, żeby to robić, warto to robić powoli. Na przykład krak. Albo metamfetaminę. Dobra. Ale seks już nie do końca, bo wiesz, bo... bo po prostu, zależy. No tak, nie, no można niedługo, tylko że po prostu... Później już się przestaje Mateusz, chcieć. Słuchaj, bo mamy teraz 5-minutówkę przed majcą. Aha, i to jest to wolno, tak? Boże święty. Nie, to jest to szybko. O Boże. No nic, dobra, to tyle, kończymy. Trzymajcie się, cześć. Hej.